wróżba tygodniowa na tydzień sierpniowy od 9 do 15 sierpnia. Zapraszam serdecznie. Zobaczmy, co pokażą karty na drugi tydzień sierpnia. Witam serdecznie wszystkich Państwa u Loeli na kanale Orakel Miłości. Proszę, zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Daj lajka w górę i napisz komentarz. Zostaw koniecznie Twój feedback o tym, czy moje wróżby z mojego kanału na różne tematy z Tobą rezonują. Dziękuję serdecznie. Zobaczmy, co przyniesie nam ten tydzień, który się właśnie zaczyna 9 sierpnia. Pierwszy dzień tygodnia, czyli mamy tutaj 5 kart na dni robocze i 2 karty na weekend. Pierwszy dzień tygodnia, poniedziałek, będzie bardzo tutaj ruchliwy, jakaś akcja. Dużo będzie się działo i to szybko. Coś będzie tutaj w jakimś ruchu. Coś pójdzie szybko w jakimś konkretnym kierunku. Rozwinie się tu jakaś akcja. Nowe plany, nowe projekty, nowe połączenia, znajomości. Będziecie tutaj potrzebowali na pewno odwagi. Odwagi, inicjatywy, aktywności, energii. Taka właśnie jest symbolika tej karty. Musicie w poniedziałek odważnie podążać do swoich założonych celów i rozwiązywać odważnie, pewnie siebie, wszystkie sprawy. Powinniście szukać właśnie nowych celów, które chcecie realizować i podążać śmiało, konkretnie, zdecydowanie, szybko do tych celów. Chodzi o być może o przeprowadzkę, o jakąś podróż. Środek lokomocji oznacza też ta karta, jakiś ruch, tak, pojazd w drodze, jesteście być może w drodze. Tutaj mówi też o jakimś postępie rozwoju, jakichś Waszych spraw, o pewności siebie w załatwianiu tych spraw. Także tutaj w poniedziałek na pewno będzie coś w ruchu, w akcji. We wtorek będziecie coś wyjaśniać, ważne sprawy, jakieś stare sprawy wyjaśniać, zamykać, pozostawicie za sobą i nowe sprawy dadzą Wam motywację. Narodzicie się być może tutaj z nowymi pomysłami, być może narodzą się jakieś nowe projekty, nowe idee na zawód, finanse, w partnerstwie, w rodzinie. Zostawcie jednakże wszystko to, co Was obciążało. Uwolnijcie się od starych spraw, które były toksyczne, złe, negatywne. Uwolnijcie się, zostawcie, wyrzućcie, oczyśćcie się z tego. O tym mówi karta czyśćca, czyli sądu ostatecznego. Oczyśćcie się z wszystkich spraw, które Was obciążały. I rozwińcie się na nowo. Rozwińcie nowe talenty, nowe, jakieś tutaj właśnie mówiłam, projekty, by zacząć jeszcze raz od nowa z nową motywacją. Znajdźcie we wtorek też być może rozwiązanie na Wasze jakieś problemy. Być może właśnie tutaj we wtorek narodzą się nowe, bardzo ważne, istotne dla Was pomysły na
rozwiązanie różnych problemów. Jakaś szansa na nowe jest na pewno we wtorek. W środę jesteście przesileni, przemęczeni. Coś was obarcza, obciąża. Nie możecie już tego dźwigać dłużej na barkach, nie możecie zrobić już ani jednego kroku naprzód, ponieważ nie podołacie już temu ciężarowi. Być może jest to tak wiele problemów różnej natury, czy zawodowych, czy finansowych, czy w związku, że nie dajecie sobie już z tym rady. Jesteście w środę przeciążone. Kryzys, stres, jakieś właśnie tutaj sprawy, które was bardzo przygniatają, balast, który dźwigacie i uginacie się pod jego ciężarem. Coś, co przerasta po prostu waszą osobę. Jest tak w środę wam jakoś ciężko, jesteście tak zestresowani, że myślicie, że już nie wyjdziecie z tej opresji. Ależ owszem, ta karta mówi o maksymalnie 10 dniach, gdzie te sprawy, które was tak bardzo tu obciążają, wyjaśnią się. Czyli maksymalnie 10 dni, maksymalnie powinny się te problemy wyjaśnić. Uwaga na czwartek, kochani, byście się z kimś nie pokłócili, podroczyli, nie wiem, pobili, poszarpali, ponieważ tutaj jest karta przysłowiowej wojny, gdzie wszyscy na tym tracą, nie ma właściwie tu zwycięzcy. Jest jakaś wojna, jakaś kłótnia w partnerstwie, w przyjaźni, pomiędzy przyjaciółmi, pomiędzy pracownikami. Czujecie się jacyś oszukani, wykorzystani, czujecie się wypaleni wręcz, zrezygnowani, być może poniżeni, obrażeni. Dystansujecie się do ludzi, jacy by to nie byli, czy to jest partner, czy rodzina, czy przyjaciele, czy współpracownicy, szef. Uwaga, w czwartek uwaga, by nie zrobić tu jakiejś wojny. Ponieważ jesteście tu w jakiejś wojowniczej posturze, natomiast wszyscy z tej wojny wychodzą poszkodowani. Nie ma zwycięzców. Uważajcie, byście nie prowokowali żadnej kłótni w czwartek. Uważajcie, byście kogoś nie zranili. Ponieważ unosicie te miecze i chcecie walczyć, chcecie coś uciąć, przeciąć, zakończyć, kogoś zranić. Uważajcie, byście kogoś właśnie swoją za mocną konfrontacją lub słowem nie zranili. Miecze mówią również o tym, że można właśnie kogoś werbalnie bardzo dotknąć, zranić. Uważajcie, by to właśnie nie stało się w czwartek. By nie wybuchły tu jakieś konflikty. W piątek macie znowu błogosławieństwo Boże, czyli jakieś pogodzenie, pojednanie, zgoda, wyjaśnienie wszystkich spraw, być może tutaj tych kłótni, które zaistniały w czwartek. W piątek już będzie zgoda, przyjaźń, harmonia, błogosławieństwo Boże, być może nawet piękne momenty w relacji, rozmowy o ślubie, o zaręczynach. Jesteście znowu w piątek pełni wiary i zaufania, że wszystko pójdzie, rozwinie się dobrze, że wszystko ma sens, że znów
jest jakaś szansa na obopólne zaufanie do siebie, czy w pracy, czy w związku. Także znowu tutaj w piątek jesteście pełni wiary, nadziei, harmonii, pełni równowagi. Także piątek znów jest tutaj pod bardzo piękną, łagodną atmosferą zgody, pojednania. W weekend, kochani, w sobotę blokujecie się na uczucia i emocje. Znowu odcinacie uczucia i emocje i myślicie tutaj tylko rozumem, co zrobić. Nie macie do końca zaufania do kogoś, czy to partner, mąż, nowo poznana osoba, czy współpracownicy, szef, czy rodzina. Nie macie do końca do tej osoby zaufania, czy do tych osób i przecinacie, ucinacie, odcinacie emocje i uczucia. Nie chcecie słyszeć, nie chcecie nic widzieć, wyłączacie się, jesteście sami i chcecie przemyśleć sobie wszystko jeszcze raz, ponieważ wątpicie, nie ufacie, jesteście niepewni. Być może macie jakąś taką znów niewiarę. Nie chcecie się sprzeczać, nie chcecie się kłócić, więc wycofujecie się, dystansujecie, zamykacie i myślicie tutaj rozumem tylko co zrobić. Więc uważajcie w sobotę, kochani, by znów nie wróciło jakieś kłótnie. Nie emocjonujcie się, odłóżcie uczucia, myślcie tylko racjonalnie, właśnie na poziomie głowy, co zrobić, by znowu zaufać, by znowu uwierzyć, że ten związek ma sens, czy w jakąś dobrą atmosferę w pracy, by znów przemyśleć sobie swoją strategię działania racjonalną. Pomyślcie o tym bardzo rozumnie. W niedzielę znów mieliśmy już tutaj tą kartę tydzień temu. König der Münzen, czyli król monet. Kochani, jeśli szukacie pracy, szukacie jakichś rozwiązań, by polepszyć finanse, właśnie w niedzielę musicie szukać, googlować, czytać anonse, wysyłać maile o pracę, wysyłać maile w sprawie widocznych kredytów, finansów, ponieważ tutaj może być dobra passa. W niedzielę należy pomyśleć o czymś, co da Wam stabilizację, co będzie praktyczne, solidne na przyszłość. W niedzielę potrzebujecie konsekwentnego działania, realistycznego, zdyscyplinowanego, które Wam pomoże, by odnieść większy sukces zawodowy lub materialny. Jeśli chodzi również o solidne, stabilne, długotrwałe związki, które dają Wam bezpieczeństwo, również o tym należy racjonalnie pomyśleć w niedzielę. Ponieważ wszystkie dobra, nie tylko finansowe, wszystkie dobra, które mają na przyszłość zaowocować i rozwinąć się solidnie, w niedzielę powinny mieć właśnie początek. Ponieważ król monet mówi o ideach, które są klewa, czyli o jakichś dobrych pomysłach, które Was solidnie wzmocnią na przyszłość, które Wam zapewnią jakiś sukces, w jakimkolwiek nie byłoby to temacie. Czyli wszystkie długotrwałe jakieś dobre rozwiązania Waszych problemów czy spraw powinny zacząć się właśnie w tę niedzielę, czyli
15 sierpnia, ponieważ obiecuję to dobrą passę. Kochani, tydzień znów bardzo, bardzo bogaty w różne wydarzenia. Akcja, zmiany, inicjatywa, oczyszczanie się, pozostawienie starych balastów, odnowienie się na nowo, przeciążenie, kłótnie, sprzeczki, znów zgoda, pojednanie, racjonalne myślenie, odcinanie emocji, uczuć oraz jakieś plany rozwoju zawodowego, finansowego czy solidnego związku. Bardzo różnorakie sprawy, które spotkają Was w tym tygodniu, jednakże uważajcie na wszelkie prowokacje, sprzeczki, intrygi, byście nie byli tutaj w tej walce poszkodowani. Życzę Państwu pięknego, sierpniowego, letniego tygodnia i zapraszam na następne moje czytania. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już niedługo.